Siema, z tej strony Łeziw. Jeszcze tak przed filmem zapraszam was do zostawienia łapki w górę, suba dzwonem, zapraszam was na mojego Instagrama Łeziwity, ponieważ jest tam nowe zdjęcie. No i jeśli dacie mi serduszko oraz followka, no i napiszecie coś do mnie na Instagramie, no to w ciągu tygodnia odpowiem wam na każdą wiadomość. Także myślę, że dosyć mega fajna opcja. Ponadto zapraszam was do używania mojego kodu, czyli oczywiście kodu Łeziw, w sklepie w Fortnite. Każdy komentarz o treści ketchup serduszkuje, a więc piszcie w komentarzu ketchup, a ja wam przypinam serduszko. Zapraszam do zasubskrybowania tego kanału wraz z oraz zostawienie łapki w górę pod tym filmem, naprawdę byłoby mi mega miło. No i pamiętajcie, aby nie wykorzystywać błędów, ja je wszystkie robię na osobnych trybach w celach rozrywkowych i nie otrzymuję z tego żadnej korzyści. A teraz zapraszam do filmu. Siema, dobra widzowie, a więc generalnie teraz wszystko co musimy zrobić, no to po prostu sobie wejść na laboratorium bojowe. Także to teraz właśnie zrobimy. Także dobra, jesteśmy już na solo, także zmienimy tutaj na laboratorium. No i generalnie błąd jest w sam sobie mega prosty, jednak ja polecam do niego zmienić przycisk pod interakcję, także to teraz zrobimy. Ustawimy sobie przycisk do interakcji jako po prostu, no, scrolla w dół na przykład, tylko, aj, nie zdążyłem tego zrobić, bo nie mogłem znaleźć tej opcji. Ale generalnie błąd jest mega prosty, potrzebujemy do niego kosza na śmieci, emotki, która po prostu jest do ruszania się, w sensie można podczas niej chodzić. No i generalnie to w zasadzie tyle, co potrzebujemy do wykonania tego błędu. Dobra, no i generalnie, no to teraz musimy się udać właśnie w jakieś miejsce, gdzie będzie kosz. Ja nie pamiętam za bardzo, gdzie są kosze, ale chyba gdzieś tutaj koło tych domków powinny być kosze, tak mi się wydaje. Jak nie będzie, to najwyżej sobie wrócimy gdzieś do lobby, do centrum, bo jesteśmy na laboratorium, także o tyle lepiej. Czy naprawdę tutaj nie ma żadnego kosza? Generalnie najgorsze właśnie w tego typu błędach jest to, że generalnie no to wy zazwyczaj, jeśli gracie, no to nie zwracacie uwagi, gdzie jest kosz na śmieci, a gdzie nie. Dobra, odwróćmy się chyba, bo tutaj... O, dobra, mamy, znaleźliśmy, widzowie. No i dobra, teraz zmieniamy sobie przycisk interakcji. Także dobra, przycisk interakcji to jest E, także trzeba znaleźć tutaj to jest. Albo nie, może tak zróbmy. Dobra. I teraz pod tym mamy przycisk interakcji, także dobra. No i dobra, teraz jeden co potrzebujemy zrobić, no to wykonać jakąkolwiek emotkę generalnie do przechodzenia i jednocześnie się schować. Jeśli można tego zrobić, no to w tym momencie powinniście móc po prostu przez to błąd na chodzenie z leczeniem. Halo. Dobra widzowie, ja tego nie wykonam. O, mamy jeszcze niego, a nie, to nie był ten napis. Dobra, generalnie macie nagranie tutaj. No po prostu się tak wykonuje, no i możecie wtedy się leczyć i chodzić. Także dosyć fajna opcja, nie wiem czemu nie mogę wycelować, no bo w teorii wszystko dobrze robię, no ale no trudno, no chyba to przez ten ping, bo mam aż 60 pingu. Ale zbugowaliśmy te emotki generalnie, także znaleźliśmy w sumie taki błąd od razu, taki poboczny. Także dosyć śmieszna opcja. No i generalnie myślę, że jak najbardziej możemy przejść do kolejnego błędu. Dobra, a więc generalnie teraz przedstawię wam najlepszą miejscówkę, dosłownie najlepszą miejscówkę do lądowania. Jest to ta oto miejscówka, dokładnie w tym miejscu. Generalnie tutaj mamy takiego bosika, w sumie sami zaraz zobaczycie, jak to wszystko wygląda. No generalnie to jest taki bosik, który jest naprawdę mega, mega fajny. Do skalistych chyba trzeba polecieć, mamy tutaj gdzieś skaliste, mamy. No, także generalnie lecimy sobie na skaliste. No i w sumie sami zaraz zobaczycie, co tu się... Halo? Widzowie, czy mnie internet wyrzuciło? Ja nie wytrzymam czasem z tym internetem. Nie wytrzymam zaraz, widzowie. No dobra, generalnie jak tutaj polecimy, mega super, że mogłem sobie powiedzieć. Dobra, no i tak jak powiedziałem, no to tutaj, gdzie to jest? Tutaj 1000 metrów. Tutaj mamy takiego bosika. Tam po prostu sobie bierzemy, lutujemy, potem wykonujemy wyzwanie tego bosika, zdobywamy skara, ponieważ tam w ogóle skar jest, jak pokonamy tego bosika, potem wykonujemy kolejne wyzwanie i tutaj lecimy łódką i za wykonanie wyzwania, które jest z łódką związane, możemy tutaj zdobyć złotą pompkę. No i w sumie jest to cała rotacja, jest to idealne lądowanie, idealne rozpoczęcie gierki. Także co, no w sumie naprawdę, naprawdę mega fajna opcja, no i w sumie podlecimy sobie tylko, żebyście wiedzieli, o jakiego bossa mi chodzi, także już tutaj wam mówię. Także no, generalnie jest to idealna rotacja, ponieważ mamy skara i pompkę od razu. Także jeśli na przykład robicie challenge, że tylko dwa itemy możecie podnieść, no a nawet jeśli żadnego challenge'u nie robicie, no to myślę, że jest to niesamowicie fajna opcja, no i wiem, że to nie jest za bardzo błąd, ale no generalnie tam w poprzednim błędzie jakby zdobyliśmy dwa błędy, zrobiliśmy, także... No tutaj to może nie być błąd, ponieważ, no wiecie, no jest to takie coś ciekawostkowego.
O, no i tutaj mamy ten bossik, dokładnie o tego bossa mi chodzi. Generalnie jak go pokonamy tutaj, to potem mamy normalnego bossa do handlowania się, no i zdobywamy do tego Skara, a potem lecimy po prostu po bombkę. Także generalnie błąd naprawdę, naprawdę mega, mega fajny. No a teraz przejdźmy do kolejnego błędu. Dobra, a więc generalnie to cały błąd jest naprawdę, naprawdę mega, mega prosty. No i w sumie jest on błędem na tak jakby latanie, w sensie dosłownie możecie sobie przelecieć z jednej strony mapy na drugą. W sensie dosłownie w ciągu, no nie wiem, 10 sekund można się dostać z naprawdę do początku mapy do jej końca. Także naprawdę jest to ciekawy, ciekawy błąd. No jeden co musimy zrobić, no to mieć tego kosmitę. Także generalnie no to jest on na tej miejscówce, która wam się obecnie wyświetla na ekranie. Tam jest tych po prostu kosmitów najwięcej. Także miejscówka jest generalnie również mega fajna poza tym względem, że jakby tam za dużo osób nie lata, więc no będziecie mieli łatwe lądowanie. No i po prostu musimy mieć również do tego kurczaczka. Także mając kosmitę na głowie, łapiemy sobie kurczaczka. No i następnie delikatnie musi po prostu dotknąć nas UFO. Także może to być nasz znajomy, no w sumie potrzebujecie tego błędu znajomego. Dlatego ja jakby, ja nie nagrałem sobie tego błędu, ponieważ no tak średnio ktokolwiek o 4 w nocy chce nagrywać Fortnite błędy ze mną. Nie wiem czemu, normalna godzina. Także dobra, no generalnie wystarczy, że dotknie was to UFO, no i powinniście już wlecieć w taką podróż, że no widzicie się z tym kolegą na drugiej stronie mapy. Ponieważ naprawdę jest to coś niesamowitego, jak daleko to potrafi nas zanieść. No w sensie naprawdę na 1000 metrów wysokości może to nas nawet ponieść. Także błąd jest jak najbardziej myślę, że ciekawy, no i dosyć zabawny. Także co, dajcie znać w komentarzach oczywiście, co sądzicie o tym błędzie. No i który błąd był waszym ulubionym z dzisiejszego odcinka. Moim zdaniem ten błąd był najlepszy chyba z dzisiejszego odcinka. A wy dajcie znać w komentarzach, jaki błąd był waszym ulubionym. No i co, polecam oczywiście zostawić łapkę w górę pod tym filmem oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. No i tak jak powiedziałem, zapraszam do napisania w komentarzu, jaki błąd był waszym ulubionym. No a teraz myślę, że jak najbardziej możemy przejść oczywiście do lobby. Dobra, a więc to będzie na tyle w tym filmie, także co? Zostawcie łapkę w górę, suba dzwonem, zapraszam was na mojego Instagrama, Łedzwyty, na mój drugi kanał, na mojego Discorda. Każdy komentarz u treści keczup serduszko jest, zapraszam do używania mojego kodu, czyli oczywiście kodu Łedzif w sklepie w Fortnite. Na moim Instagramie jest nowe zdjęcie, no jeśli dacie mi serduszko oraz followka, no to generalnie na każdą wiadomość wam odpiszę w ciągu tygodnia. Także myślę, że dosyć mega fajna opcja. Ponadto zapraszam was do zostawienia łapki w górę oraz suba dzwonem na tym kanale, ponieważ aż 70% osób, która ogląda ten kanał, go nie subskrybuje. Zapraszam was również do zostawienia łapki w górę. No i każdy komentarz od treści keczup serduszkuje. No a ja się już oczywiście będę z wami żegnał, także co? Zostawcie łapkę w górę, suba dzwonem, każdy komentarz od treści keczup serduszkuje, a ja się z wami żegnam. Także trzymajcie się, no i cześć!